Zarząd Inwestycji GPW w Katowicach zatrudniał i zatrudnia wyspecjalizowane oraz doświadczone kadry. Również dzięki temu stosownie do wymagań prawa budowlanego, terminowo odpowiedzialni, z właściwym poziomem jakości wykonawczej, stara się wywiązywać z przyjętych na siebie zobowiązań. Na wysoki poziom jakości usług zlecanych prac ma wpływ stała współpraca z wieloma branżowymi specjalistami krajowymi z wyższych uczelni technicznych. Dla zwiększenia konkurencyjności na rynku, poprawy organizacji pracy oraz jakości świadczonych usług Zarząd Inwestycji GPW w Katowicach podjął intensywne działania zmierzające do uzyskania systemu zapewnienia jakości według międzynarodowych norm ISO, zgodnie z normą PN ISO 9001 z roku 1996. Niemal równocześnie dla niejako wsparcia i uzupełnienia rozpoczęto starania o możliwie pełne wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu modułu komputerowego PDM 9000 Inwestycje, który ma za zadanie w sposób pełny i skuteczny wspomagać prowadzenie w nadzorze wszystkich realizowanych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych. Moduł ten bazuje na rozwiązaniach technologicznych wywodzących się z oprogramowania DDM 9000 firmy Logitech. Pełne wdrożenie modułu nastąpi również w tym roku. Całość powyższego uzyskała pozytywną ocenę audytu przez przedstawicieli PCPC Warszawa w miesiącu sierpniu roku bieżącego. Nasze przedsiębiorstwo powstało 1 maja 1949 roku. Powstało z połączenia dwóch firm. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Zabrzu, tu ukłon dla pana prezydenta, jako przedsiębiorstwo samodzielne i Państwowych Zakładów Wodociągowych w Katowicach. To były dwie firmy niezależne. One stanowiły zalążek naszego przedsiębiorstwa. W 1951 roku nasze przedsiębiorstwo zostało przekazane z państwowego nadzoru do Wojewódzkiej Rady Narodowej. I w tym czasie powstała nazwa Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. W tym czasie przyłączono do tego przedsiębiorstwa parę jeszcze mniejszych ujęć oraz spółkę wodną Rawę. Przedsiębiorstwo od samego początku postawiło sobie jako główny cel rozwój inwestycji. Ponieważ występował na Śląsku cały czas ogromny deficyt wody, w związku z tym była potrzeba budowy. Budowaliśmy, bardzo dużośmy budowali. W tej chwili główny nacisk kładziemy na poprawienie technologii. I to technologii takiej, która by nie stanowiła przeszkód wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nasze parametry, które my uzyskujemy na stacjach, są takie same albo nawet trochę lepsze, aniżeli gdzie indziej. Wprowadzamy generalnie ozon, wprowadzamy generalnie filtry węglowe, wprowadzamy jeszcze inne udoskonalenia. Już nie będziemy gromadzili chloru w ogromnych ilościach, który stanowi zagrożenie. Chcemy chlor produkować na miejscu do ilości, jakie są potrzebne. To jest zawsze taki bardzo podniosły moment, bo to kończy wielką pracę, pracę kierownictwa, ale pracę całej załogi, pracę wszystkich współpracujących z przedsiębiorstwem firm. I nie ukrywam, że każde takie wręczenie jest przeżyciem dla wszystkich stron, które biorą w tym udział. I mogę z całą odpowiedzialnością potwierdzić, że to jest certyfikat odzwierciedlający rzeczywisty wkład pracy. To rzeczywiście jest certyfikat, który potwierdza, że tak jak to wymaga norma, zarówno najwyższe kierownictwo, jak i załoga całego przedsiębiorstwa wiedziała, po co im to jest. Będę wręczał dwa certyfikaty. Certyfikat na system zarządzania jakością potwierdzający zgodność tego systemu zorganizowanego, udokumentowanego i wdrożonego na zgodność z normą PN ISO 9001 oraz certyfikat sieciowy IQNetu międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących systemy, również potwierdzający, że to właśnie przedsiębiorstwo Zarząd Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów uzyskał certyfikat na zgodność z normami serii 9000.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Zarząd Inwestycji w Katowicach otrzymał certyfikat systemu jakości ISO 9001 za projektowanie, prace rozwojowe, nadzór inwestorski, rozruchy technologiczne i serwis obejmujący wykonawstwo i modernizację obiektów budowlanych, szczególnie obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Stosując zasadę, że jakość wykonanych inwestycji i usług, a także dostarczanych urządzeń decyduje o powodzeniu firmy, Zakład Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów postawił na jakość, której celem jest uzyskanie i utrzymanie wysokiego standardu realizowanych inwestycji, usług i dostarczanych urządzeń na stale wysokim poziomie, zaspokajających aktualne i przewidywane wymagania klientów. Zrealizowanie poszczególnych zadań tak, aby stanowiły one rekomendację dla przyszłych interesów firmy. Spełnianie wymagań klienta poprzez swoje zobowiązania i zgodność wykonanych zleceń z przyjętymi warunkami. Taką politykę jakości przyjęła i realizuje cała załoga Zarządu Inwestycji GPW poprzez odpowiedzialne i profesjonalne wykonywanie wszystkich prac zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w systemie zapewnienia jakości według polskiej normy ISO 9001. Funkcjonowanie, efektywność i rozwój systemu zapewnione są przez szkolenie oraz podnoszenie kwalifikacji całego personelu, przez audity i systematyczne przeglądy systemu jakości wykonywane przez kierownictwo. Wszystkie doświadczenia z kontaktów wzajemnych są bardzo pozytywne. Muszę powiedzieć, że zetknęliśmy się z zespołem prawdziwych profesjonalistów, ludzi, którzy potrafią i co bardzo istotne, chcą realizować inwestycje w sposób jak najlepszy. Gdyby to dotyczyło tylko obiektów związanych z gospodarką wodną, można powiedzieć, no chleb powszedni w zasadzie, w tym się specjalizują. Ale nie, koledzy realizują również bardzo trudną i powiedziałbym taką bardzo eksponowaną inwestycję, bardzo poważną, o ogromnych nakładach, to jest Stadion Śląski. A więc rzecz zupełnie odbiegającą od tego chleba powszedniego, z którym koledzy spotykają się na co dzień. Chciałem w tym miejscu pogratulować wytrwałości, podziękować zarządowi i pracownikom za to, że kolejna część firmy państwowej jest beneficjentem tego rodzaju wyróżnienia. Stała się częścią nowego systemu, który w związku z wejściem do Unii Europejskiej i w ogóle koniecznością podnoszenia standardów jest niejako elementem koniecznym. Chciałem podziękować i życzyć, żeby faktycznie ta dalsza determinacja miała miejsce i żeby ten certyfikat spełniał oczekiwania zarówno z naszej strony, mojej jako organu nadzorującego, myślę, że to pomoże mi nadzorowanie, bo taki też mam obowiązek procesów prowadzonych przez GPW, a jako potencjalnego odbiorcy wody na to, że te inwestycje będą powodować, iż ta woda będzie lepsza i coraz lepsza.